Produkcja Nohelopagus. Juliusz Słowacki przedstawia Balladyna. Epilog. Publiczność wywołując. Dziejopis Wawel. Wawel, narodu dziejopis. Wawel wychodzi, kłaniając się. Wawel. Prześwietna publiczności, oto mój skoropis. Zaczął rzecz wydarzoną wpisywać do kronik. Przerwaliście mi pracę. Publiczność? Czyjże jesteś stronnik? Wawel. Jestem sędzia bezstronny i naoczny świadek. Publiczność? Jakżeś ty piorunowy opisał przypadek? Powiedz, myśmy widzieli rzecz całą do końca. Wawel. Z ziarnka piasku dojść można do obrotu słońca. Zaciekając się w rzeczy wydarzonej jądrze. Królowa jak Salomon panowała mądrze. Więc musiała być mądrą, przy mądrości cnota. Publiczność? Panie Wawel, zaprędka tych sądów szczodrota. Było za kulisami stać od pierwszej sceny. Wawel. Komponowałem w ten czas nad popielem treny. Publiczność? Cóż o rodzie królowej? Wawel. Z historycznych szczytów, patrząc, ród jej prowadzę z kraju obotrytów, którzy mięsa nie jedzą, choć jeden uczonek mieni, że pochodziła z kraju Amazonek. Ale ja mu zarzucam fałsz w kroniki nocie i dowodzę dowodem, i topię go w błocie. Obaczycie go piórem zabitego w trunie. Publiczność? Cóż powiadasz na piorun? Wawel. Sądzę o piorunie, że kiedy burza bije, trzeba bić we dzwony, że gałązka laurowa lepsza od korony, bo w laur piorun nie bije ani głowie szkodzi. Publiczność? Czy jesteś tego pewny? Wawel. Ten, co w laurach chodzi, autor niniejszej sztuki, słusznie wam opowie, że odkąd nosi wieniec laurowy na głowie, piorun weń nie uderzył. Publiczność? Pochlebiasz, mój łysy, i królom, i poetom. Idź precz za kulisy. Koniec epilogu.